Dzień dobry. Witamy o godzinie 21.33. Robimy właśnie dalszą część remontu, jak po mnie widać. Zostawiam was Asi, papa. Tak, to jest trzecia, finałowa część z remontu salonu. Miały być dwie, są trzy. A to dlatego, słuchajcie, że właśnie Rafał był dzisiaj kupić oświetlenie. Ja już też zaniosłam dzisiaj do ślusarza, który nam ogarnia ten większy żyrandol, bo tutaj dwa były potrzebne w salonie. Także Rafał właśnie działa nad tym tematem i zaraz wam pokażę, bo to jedno oświetlenie, które wybraliśmy, jest dosyć tanią opcją, ale dlatego, że nigdy nie widziałam fajniejszego. Tak naprawdę nawet patrzyłam takie kilka razy droższe i nic mi się aż tak nie spodobało, także już wam pokazuję. To oświetlenie może was zadziwić i tutaj jak patrzę na opakowanie, to wygląda jak jakieś najtańsze oświetlenie ever. Natomiast ono jest z Leroy Merlin. Ile, Rafał, ono kosztowało? Coś około 200 zł chyba, nie? 180. Jest tutaj też chrom, żeby pasowało na przykład do świecznika, ale nie dajcie się zwieść, bo uwaga, pokażę wam, jak wygląda teraz samo oświetlenie, a nie opakowanie go. Oświetlenie prezentuje się w ten sposób. Ono będzie jakby w dół, także na razie jest przekręcone. Wcześniej miałam drewniane. O, dokładnie takie. To jest, słuchajcie, od remontu jeszcze brudne. Muszę je umyć, ale to było takie drewniane. Mam dwa takie same i jeszcze te, co mam drewniany, drugi. Ogólnie mam cały komplet. Ich mam dwie sztuki i dwie duże, czyli dwa takie. Ale tu widzę, że od farby jest brudny, więc prawdopodobnie... Nie no, te żarówki w sumie można wywalić. No zobaczymy, co z tym zrobię. Natomiast to jest teraz ten. Też taki potrójny, potrójne najlepiej wyglądają. I wygląda trochę jak taki łazienkowy. O, ale w tym miejscu będzie się naprawdę super, tak mi się wydaje, prezentować i będzie pasować i do klamek, i do innych tutaj elementów. A nie chciałam, na razie no tutaj jeszcze jest stara lampa, żeby ta mała przyćmiła tą główną tutaj, bo ona będzie robić robotę. Także wydaje mi się, że fajnie będzie to razem współgrało, bo będzie też w nawiązaniu właśnie do tamtej dużej. Także zobaczymy, jak to się będzie prezentować, bo wiem, że na razie taka sama w sobie nie robi jakiegoś efektu. Także mam jeszcze zdobycz moją z Wiednia. Liczyłam na więcej zakupów do domu. No tak jak wam mówiłam, myślałam, że kupię stół czy jakieś dodatki. Natomiast kupiłam taką przepiękną srebrną. Ja bym powiedziała, że to jest cukiernica w kształcie muszli. Natomiast w środku jest taki nożyk do masła. Niby jest posrebrzany, taki jest tył, napis jest z Anglii, natomiast jego stan, jak widzicie, no jest taki średni, jest powycierany. Ale zainspirowało mnie to, że do masła też by to mogło finalnie być. Natomiast no mi to pasuje jako cukiernica i wydaje mi się, że tutaj była jakaś taka po prostu srebrna łyżeczka, natomiast no ktoś tak sobie skompletował. Fajne jest to, że możecie sobie wyciągnąć tą część szklaną i ją umyć bez problemu. Także bardzo, bardzo mi się to podoba. I ta moja zdobycz, uwaga, kosztowała 2 euro. 2 złote. To by było super, ale 2 euro też jest ekstra naprawdę ceną, także... To jest moja jedyna rzecz tak naprawdę z tych targów w starocie, jeżeli chodzi właśnie o rzeczy do domu. To ja z żyrandol sobie wymyśliłam, nie dość, że chciałam go skrócić i były takie przeboje z nim, bo musieliśmy oddać do nawiercenia, sami musieliśmy skracać. No i ogólnie była bardzo długa historia, to wam może opowiem w dalszej części filmu. To już dwa razy zmienialiśmy żarówki, bo na początku kupiliśmy złe wejścia, a teraz się okazało, że są dobre, ale niestety klosze na nie nie wchodzą, więc Rafał właśnie pojechał po trzecie. Po prostu... Naprawdę, ten żyrandol sprawia nam tyle problemów. Słuchajcie, wisi. W tle słuchać Rafała, jak suszy włosy. Natomiast 4 razy kupowaliśmy żarówki. Za pierwszym razem kupiłam zły gwint. Potem jak kupiłam już dobry gwint, to się okazało, że klosze nie nachodzą do tej żarówki. Trzeba kupić płaskie. Jak kupiłam płaskie, a w sumie Rafał, to okazało się, że są różne długości gwintu. I w tych starych żyrandolach potrzebne są dłuższe, bo się nie stykały. Więc musieliśmy 3 razy zwracać żarówki i za 4. razem się udało, więc chwilę to trwało. Tak jak wam mówiłam, chciałam go skrócić, ale okazało się, że to trudniejsze, bo było trzeba potem go nagwintować, więc musiałam oddać w jedno miejsce. No ale finalnie się udało wszystko i wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wygląda. Z tyłu pakuje się mój kuzyn. I tak prezentuje się efekt końcowy. Wydaje mi się, że fajnie razem te lampy ze sobą współgrają, bo tamta, wiecie, jest taka klasyczna, a ta robi efekt wow. Nie każdemu się spodoba, ale ja jestem nią zachwycona. Pochodzi z lat 70.
przepiękne ma te klosze. Tak jak wam opowiadałam chyba w części drugiej, w ogóle jest kilka godzin później, więc mogę trochę inaczej wyglądać niż przed chwilą. Właśnie marzyłam o niej, zobaczyłam ją w jednej z restauracji. No i nie mogłam jej nigdzie znaleźć, ściągałam ją z Niemiec, także bardzo, bardzo jestem zadowolona. Nie wiem, jak mam ją inaczej zademonstrować, ale tak się prezentuje. A tutaj tak się prezentuje ta z Leroy. I naprawdę serio mega tej współgra razem z tym srebrem na przykład w kuchni, czy z jakimiś srebrnymi tutaj dodatkami w formie tych na szafce. Termin mamy 13 czerwca. Byłam pewna, że do końca jakby tutaj maja już wszystko nam się uda zrealizować, no ale niestety nie mogę znaleźć tego stołu idealnego. Już nie wiem co robić, już myślałam, że prawie mam i chyba na razie po prostu zostanie, także pewnie wrócę do was już z aktualizacją, jak go znajdę, opowiem wtedy co i jak i po prostu pokażę wam cała przestrzeń, jak wygląda po posprzątaniu, bo teraz słuchajcie, jest u mnie kuzyn, Jus jeszcze płacze, żeby chce wyjść na spacer, w tle słuchajcie, leżą czapki, bo właśnie pierzemy dostawę czapek do bazy i właśnie mam ich posortowane kolorami, niebieskie, białe, właśnie czarne wyciągnęłam z pralki i jeszcze idziemy na spacer, prawda? Właśnie robiłam zdjęcia i tutaj pokażę wam komodę w końcu w całej okazałości. Ja jestem nią zachwycona. Idealnie się wpasowała w cały wystrój mieszkania i powiem wam, że kto przychodzi do tego mieszkania, to jest po prostu pełen podziwu, jak ona się prezentuje. Niestety jeszcze nie umiem do końca wszystkich kabli ukryć, gdzieś tutaj są widoczne, ponieważ no niestety dużo tych kabli przy telewizorze jest, ale nadal ten efekt mi się bardzo, bardzo podoba. Dokupiłam tutaj do mojego wymarzonego świecznika jeszcze taki jeden moduł. Co prawda ma taki tutaj uszczerbek, ale tak mi się to bardzo podobało, że na targach vintage właśnie sobie zakupiłam i wydaje mi się, że to wygląda w tym zestawieniu fantastycznie. Jeżeli jesteście zainteresowani taką komodą od marki Pastform, możecie ją sobie wybrać w różnych kolorach. Ja mam kolor room, jakbyście byli ciekawi. I to jest ta większa opcja, czyli ma 2 metry, ale no widzicie, ja miałam tą wnękę bardzo dużą, także tak to się prezentuje. No powiem wam, że jest rewelacyjna, bardzo pojemna. Tak naprawdę jeszcze dzień dobry, jesteśmy, kurczę, no z 2-3 miesiące później. Natomiast powiem wam, że życie nam się jakoś tak tutaj zawirowało, było bardzo dużo pracy. Gdzieś ten remont musiał przejść na drugi plan, potem byliśmy 3 tygodnie na urlopie i tak naprawdę zaplanowałam sobie, że we wrześniu zaczniemy remont już sypialni i salon będzie skończony. Natomiast jest początek listopada i dopiero kończymy salon, no ale właśnie te 3 tygodnie prawie urlopu, plus bardzo dużo rzeczy działo się w bazie, więc musiałam troszkę odstawić to na bok. Zresztą wam mówiłam, że nie mogłam znaleźć stołu, szukałam go cały czas i po prostu stwierdziłam już, że okej, kupuję szklany, bo szklany chciałam, natomiast u mnie podłoga jest do wycyklinowania, na razie za bardzo nie mamy jak tego zrobić, jak tutaj mieszkamy i są meble, ale w końcu Rafał mnie namówił na szklany, odbieramy w weekend go, ale stwierdziłam, że coś mi tu nie gra, więc po prostu dokupiłam też od razu dywan. Nie wiem, czy będzie pasował do tej kanapy, bo powiem wam szczerze, że nie jestem tak w 100% z niej zadowolona, w sensie co do jakości, jak za cenę i w ogóle jest mega, natomiast chciałabym jednak coś innego, ale to już nie będę kombinować i wymyślać. Kanapa będzie zmieniona już może za rok, może za dwa. Na razie ją tu zostawiamy. No, więc chciałam wam tylko wytłumaczyć. Widzimy się w weekend, już wam pokażę i wtedy pewnie jakiś wam pokażę już efekt finalny i będziemy mogli zakończyć tą serię, jeżeli chodzi o salon. A potem przejdziemy do sypialni, ale słuchajcie, tu jest temat rzeka, bo ja już od 2 miesięcy mniej więcej szukałam osoby, która mi w ogóle taką szafę, jak mam w głowie, zrealizuje. Nikt nie chciał przyjąć takiego małego zamówienia na jedną szafę. Wszyscy wolą wziąć na przykład na 10 szaf i kuchnię. No wiadomo, o co chodzi. Natomiast już prawdopodobnie udało mi się znaleźć taką osobę, tylko no tutaj realizacja takiego zamówienia to też kilka miesięcy, więc zobaczymy, czy do końca roku uda nam się ogarnąć sypialnię. Raczej nie, ale będę wam to wszystko relacjonować. Witajcie, tu Asia z przyszłości, ale właśnie montuję ten film i zobaczyłam, że jak wam pokazywałam efekt końcowy ze stołem, to zaczęło mi po prostu coś szaleć tutaj kamera, w ogóle większość musiałam wyciąć, ponieważ w ogóle się głos wyłączał i jest taki szelest z tyłu, więc wybaczcie, ale już po prostu dużo materiału nagrałam, więc dodam wam, bo chyba będzie słuchać co mówię, tylko z tym szelestem. Nie jest dzisiaj za jasno, ale pokazuję wam, tak się prezentuje stół. Nie nagrałam wam jego wciągania, ponieważ okazało się, że ten blat waży
chyba 50 kilo, a ta podstawa niecałe 10. Musieliśmy to osobno przenosić w dwójkę i to był mega hardcore. Jest gigantyczny. Nie wiem, czy to na filmie widać, ale na takim właśnie nam zależało, żeby był dosyć wysoki, ale jednak stolik kawowy, żeby był vintage, tak jak i właśnie dywan. Kupiliśmy w sumie od jednej osoby ten zestaw. Natomiast okazało się, że ta kanapa trochę nie pasuje już do tego tutaj wystroju. Reszta, czy to srebrne lampy, czy kuchnia, super ze sobą pasują właśnie i tutaj ten kącik, a kanapa nie. Tak się prezentuje cały kadr, naprawdę na tym stole się super pracuje, czy to właśnie z laptopem, czy możemy sobie rozłożyć tutaj skóry jakieś do malowania, czy robić różne inne rzeczy. Wiadomo, możemy jakieś tam takie mikro niedoskonałości, bo ma wiele lat, ale naprawdę bardzo nam się podoba i Dżusik, słuchajcie, tutaj siedzi pod stołem, sobie widzimy co robi, tarza się po tym, wiecie, dywanie, także bardzo mu się spodobało. Położyliśmy sobie nasze podstawki, to nie wiem, czy kiedyś słyszeliście tą historię, Rafał poszedł do Lumpeksu, były dwie podstawki, jedna J, jak Joanna, druga R, Rafał, i musiał kupić, i mamy je cały czas pod herbatę, bo ciągle ją pijemy, laptop, bo zaraz będę do śniadania sobie coś puszczać do jedzenia. I odkąd mamy ten stolik, cały czas mam ochotę palić świeczki. Teraz mam z Ritual, dostałam na urodziny od mojej menadżerki taki zestaw. I mam jeszcze, właśnie nie wiem skąd jest ta świeca, a też Rituals. Okej, okay, czyli w takim razie dostałam na prezent świąteczny od mojego kuzyna i jego rodziny. Także mam teraz dwie świece Rituals i po prostu codziennie sobie wieczorem tutaj kładę herbatki. Nie chciałam się wam pokazywać, bo wstałam dosłownie 20 minut temu z łóżka. Zdążyłam tylko wyjść czasem na spacer i jestem jeszcze w ogóle nieogarnięta, włosy nieuczesane, ale idę zaraz do fryzjera i muszę się zebrać, ale już chciałam dla was nagrać aktualizację i powiem wam, że to odświeżenie salonu dało nam jakoś tak więcej przestrzeni, o wiele tutaj bardziej się fajnie czujemy i aż w końcu mówimy z Rafałem, że o, lubimy tutaj mieszkać. Naprawdę jakoś tak po prostu jest taka nowa energia. Trochę przyniosłam te rzeczy do bazy. Od teraz tak to się wszystko prezentuje. Wiem, że to nie jest w każdego guście, ale czujemy, że to jest tak właśnie teraz jakby odświeżone. No, o wiele bardziej nam się podoba zdecydowanie taki chrom z brązem. No tak jak mówię, kanapa potrzebuje wymiany. Na razie spełnia swoje tutaj zastosowanie. Jeszcze wam pokażę Rafała krzyżówki, uwielbia rozwiązywać to uzależnienie, ale zobaczcie, jaki mamy piękny wazon. Też nie każdemu się on spodobał, totalnie to nie pasuje, ale stwierdziliśmy, że kupimy jako pamiątkę z Bali. Jest on ręcznie robiony, potrzebuję tylko kupić do niego świecę. Także w końcu dotarliśmy do końca. Nie zwracajcie uwagi na tą kanapę, właśnie jak Dżus po niej biega, to ona się tak trochę zniekształciła. Ogólnie jak za tą cenę, bo ona kosztowała niecałe chyba 1800 zł, jest ok, jest wygodna. Mamy tam w środku pościel, właśnie mogą leżeć sobie goście, ale no jak widzicie, ta podłucha, nie wiem co z nią zrobić, musiałabym ją jakoś odwrócić chyba na drugą stronę, bo z tym tak nie jest źle. Tak to się zrobiło, też miała być beżowa i beżowa by tu zdecydowanie bardziej pasowała, przyszła szara, już nie chciałam jej odsyłać, ale no nie, nie jest to mój najlepszy zakup. Także dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca, do trzeciej części remontowej salonu. Trochę nam się przedłużyło, ale wiecie jak to wygląda, wiecie jak to się zdarza i jak to jest w życiu. Także mam już finał. W przyszłym roku, tak jak mówię, kanapy na razie na pewno nie planuję, bo już wiecie, są zaraz święta, prezenty, też już jestem umówiona ze stolarzem na sypialnię, więc też to będzie na pewno kosztowne, więc na razie odpuszczam temat kanapy, ale na pewno do niego wrócimy. A na razie żegnam się z wami, pa pa!